Siema, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie, SnowRunnerzyści. I to jest kolejny odcinek z trybu trudnego. Mam tutaj przewieźć kontener towarowy. A no, tutaj do stacji Meteo. I tak właśnie się zastanawiam, że gdzieś tutaj pod górkę, tutaj wieżę obserwacyjną i potem dalej, no to chyba będzie dobre. No i mam mojego maczka tutaj. Całkiem dobrze zatankowanego. Całkiem ładnie zatankowanego, bo już no prawie full. Więc on tą trasę spokojnie da radę tutaj przejechać. Spokojnie da radę. Tylko zaraz, kontener towarowy, on na dwa sloty. Nadmiernie duży ładunek jest na 4 sloty. Kontener towarowy jest na 2, więc ja tutaj spokojnie dam radę Kenem. Z drugiej strony, zmieniając troszkę temat, w zasadzie troszkę jak do porannej kawy informacje. Mianowicie, słuchajcie, ban ze Starfielda zszedł i się pojawiają recenzje na YouTubie Starfielda. No i tak obejrzałem sobie dwie. Pewnie jeszcze poglądam kilka więcej. Ogólnie można. Ja mam Game Passa, więc mam już zainstalowanego Starfielda. Za 152 zł mógłbym kupić, wczesny dostęp już mieć, ale no 152 zł wolę sobie zostawić, dołożyć 150 i kupić jakąś grę, która nie będzie w Game Passie. No bo od 6 już jest Starfield, więc na 152 zł za parę dni, no to tak troszkę stwierdziłem, że jednak nie. Ojeny. A czy ja tutaj będę mógł kontener towarowy, trzeba załadować? Nie można go. Dobra, i tam jest, no właśnie, bo to tryb trudny. Ja tutaj muszę podnośnikiem to wstawić. No i jedna rzecz się cały czas przebija we wszystkich recenzjach. Mianowicie, słuchajcie, Bezda, ja nie wiem jak to się czyta, Bezda przygotowała naprawdę dobrą produkcję, bo wszyscy recenzenci mówią, że nie napotykają na bugi w grze. Jeżeli chodzi o bugi w grze, no za bardzo tego nie ma. Więc pod tym względem, no słuchajcie, no wygląda na to, że wreszcie mamy grę taką 3 razy A, czyli taki tytuł bardzo, bym powiedział, premiowy, który jest dobrze przygotowany do for date launch, czyli dobrze przygotowany do tego, żeby ujrzeć światło dzienne i żeby gracze mogli sobie pograć. Bo właśnie wyłączyłem AWD, bo jadę na trybie trudnym, to muszę pamiętać o tym. Bo dużo gier, no Cyberpunk na przykład, strasznie zhypowany, a na PlayStation 4 był dramat. Ja na Xboxie grałem, aż takiego dramatu nie miałem, powiem szczerze. Miałem tam trochę bugów, ale nie miałem tego, co mieli gracze na PlayStation 4. Tam to był naprawdę dramat do tego stopnia, że przecież Sony wyłączyło możliwość kupowania Cyberpunka na PlayStation. I tam dużo zwrotów też było Cyberpunka, więc tam to no był dramat. Dużo gier wychodzi gdzieś tam z bugami. A tutaj, jeżeli chodzi o Starfielda, to na razie wszyscy recenzenci, i to już wcześniej się pojawiło, jeden recenzent dostał grę i się tam wygadał na Discordzie, że żadnych bugów. I ja na razie obejrzałem dwie recenzje dwóch recenzentów i też potwierdzają to, że Starfield nie ma bugów, więc jest tutaj, wygląda na to, że jest pod tym względem bardzo dobra produkcja. Wywalił się SnowRunner. Damn! God damn!
No tak, jak Quick Resume wcisnąłem. Słuchajcie, ja włączyłem SnowRunnera i byłem na trybie zwykłym, tym, na którym skończyłem Life'a. I kliknąłem, wczytaj tryb trudny i się SnowRunner zwiesił, no. Ale a propos ciężarówek, słuchajcie. Alaska Truck Simulator. Ale jest nowość od polskiego studia. 14 września ma wyjść Truck Heavy Duty Truck Challenge, czy Heavy Duty Challenge, czy Heavy Duty Truck Challenge, jakoś tak się nazywa. W każdym razie są to takie ciężarówki, które czasami kiedyś na Eurosporcie, pamiętam, leciały takie zawody, gdzie jest wyznaczona trasa, gdzieś tam pod górki i tak dalej, i tak dalej. I są ciężarówki, gdzie trzeba przejechać tą trasę. No i taka giera od polskiego studia ma 14 i to będzie na PlayStation, na Xboxy, na PC, nie? I ta giera ma być od właśnie premierem 14 września, więc w ogóle słuchajcie, bardzo ciekawie się tu zapowiadam, bo tak, 6 ja zacznę nagrywać i streamować Starfielda. Będzie właśnie ten Heavy Duty Challenge. Będzie Alaska Truck Simulator. Również w październiku bodajże. Czekajcie, tylko zobaczę, jak tu dobrze jechać. Aha, i tu na górę. Ale tu też można na górę pojechać. Tu pojadę. Do tego Forza Motorsport. Do tego prawdopodobnie w grudniu Stalker 2, więc słuchajcie, zaczyna się robić naprawdę ciekawy okres, jeżeli chodzi o gry, tym bardziej, że no nie wiem jak u was, ale u mnie w Zielonej Górze lato już się definitywnie skończyło, bo po 13-14 stopni, długie spodnie, bluza, jak idę do pracy, bo już jest po prostu zimno. Czyli po prostu jednego dnia wracam z pracy, jest 28 stopni, drugiego dnia idę do pracy, jest 14, nie? Tak z dnia na dzień po prostu pyk i nie ma lata. No, a mi się 8 września zaczyna urlop. I powiem wam, że no... No to znaczy, to jest taka... Ja wiem, co będę robił na urlopie. Będę nagrywać Starfielda. Ale pojadę sobie chyba na ryby, bo mam ochotę sobie na rybki skoczyć tak dwa razy. A więc może zrobię jakiegoś vloga moją GoPro z ryb. Może coś tam. Mam też taki, słuchajcie, taki zestaw, że mam takie szelki, że mogę sobie tutaj zawiesić tu GoPro, albo takie, że tu na głowie mogę sobie GoPro. Więc sobie wezmę może i sobie potestuję. O, w ogóle ciekawa. O, czekajcie, to będzie ciekawe, czy Kenny tu podjedzie w ogóle. Jedynka. Ojej, to jest straszna góra. Przecież tu można się tak rozpędzić. No, test dla Kennego. To będzie dobry test dla Kennego. No, więc ja w tej chwili, będąc na urlopie, to na pewno będzie odcinki ze Starfielda. Na pewno playlistę zrobię, Starfield wejdzie do mnie na kanał na pewno, bo będę chciał sobie go pograć, zobaczyć jak się tutaj spisuje, jak w ogóle działa i tak dalej. No wiadomo, że w 30 klatkach na konsoli będzie. Druga sprawa, 14 jak wyjdzie ten Heavy Duty chyba Truck Challenge, czy Challenge, tak się nazywa chyba? Musiałbym sprawdzić. Dość mało ogólnie o tej grze jest, ale dzisiaj zobaczyłem takiego newsa, że o, od polskiego studia, nowa gra i tak dalej.
więc bardzo możliwe, że sobie na urlopie zakupię tą grę i na kanale ją pokażę, co to, z czym to się ma i w ogóle, czy jest fajna, czy nie jest fajna. No bo słuchajcie, no bo tam też przez Bodka, przez Drewienka jakieś przejeżdżamy, mamy tor i tam musimy sobie pojeździć. To jest coś podobnego do... zapomniałem teraz nazwy, ale Artur kiedyś namawiał mnie, żeby za 4 dychy kupić grę taką, gdzie właśnie się też tak jeździ, takie przejazdy są terenowe, ja ją kupiłem, tylko że tam mamy 2 pojazdy do wyboru. A tutaj z kolei mamy ciężarówki, mini magi. No w każdym razie 4x4, czy nie 4x4, 4 okołowce takie, coś w stylu jak w SnowRunner Tatra na przykład, coś takiego, nie? Minimogi to się chyba nazywa, Minimog. No i może być, że to wiecie, no po pierwsze polskie studio, fajnie, a po drugie, no może być ciekawe, nie? Ojeny, a jak ja mam tam pojechać? Tędy chyba, dobra, już widzę. No, tędy. No i patrzcie, Kenny pod taką górkę podjechał. Dobry zawodnik. Dobra fura. Kenworth, dobra fura. Dobra fura. No, więc takie, słuchajcie, newsy. Nie robię do porannej kawy, bo w tym odcinku powiedziałem o takich ciekawostkach. O takich ciekawostkach, więc no jak oglądacie, to sobie od razu posłuchaliście, więc pamiętajcie, żeby tutaj łapeczkę zostawić. Dla zasięgu jakiś komentarz może a propos nowej gier, a propos tej nowej gry od polskiego studia o ciężarówkach. Może być ciekawie. Ojeny, tu jest tylko taka mała kładka? Jak coś, to zrobię ten motyw z wyłączeniem gry, nie? Bo ja tutaj... Ojeny, z Kenem tu będzie... Kenem tu będzie niefajnie. Jedź. No tak powiem wam, że nieciekawie. Tamta trasa naprawdę taka nieciekawa. Po tych kładkach w ogóle, kto tak jeździ po takich kładkach, nie? Ja. Ojeny, a tu też tak jest, że tu się można od skałki odbić i wpaść w przepaść. No właśnie, tylne opony mi tutaj walną w tą skałę. Ojeny, ja tu będę leżeć zaraz. Skręcaj, dobrze Kenny, skręcaj. Uff. No tu korzenie, jak są korzenie, to Kennym w ogóle się nie przejmujemy, bo duże opony. Ojeny, kolejna kładka jest. Taki mostek drewniany. Ja w ogóle chyba pierwszy raz w ogóle tędy jadę. Tak, jadę pierwszy raz, bo ja na zwykłym trybie tędy nie jeździłem. W ogóle, aha, a tu jest wieża obserwacyjna. Nie, tam Kenny nie będę jechać po tą wieżę. Nie, to trochę tak bez sensu. Jak ja tam pojadę po tą wieżę obserwacyjną, to tam zaraz będzie... To tam... Może jakimś scoutem tam pojadę, nie. Tu na spokojnie sobie tym Kennym dojadę, oddam ładunek, zrobię misję. Kasiora się przyda, ile ja tutaj mam? 2500, prawie 2600. No tak bez szału trochę. Ale fajnie, słuchajcie, jak ja tak dodaję gazu. No. Kenny dobry. I na tryb trudny dobry. Słuchajcie, on jest dobry na tryb trudny, bo
się szybko nie jeździ. To znaczy szybko, no przez to, że się szybko nie jeździ, trochę lipa, ale z drugiej strony nie łapie uszkodzeń. To jest mega plus, nie? To znaczy bardzo mało się łapie uszkodzeń, naprawdę bardzo, bardzo mało. Duży bak, duże opony. Dobry, dobry, to jest dobra, wiecie, to jest świetna ciężarówka. Naprawdę, jak się jedzie na trybie trudnym, to się naprawdę docenia takie rzeczy. O jeny, jaka tu, jakie tu są, jaka tu jest droga! Hamuj! Zawracaj! Tu i w lewo. No. I tu. Wykręcamy? Będzie gleba na trudnym. Nie, nie będzie. Tu muszę bardzo... O, hamuj, hamuj, hamuj. I tu Kenem trzeba długo wcześniej hamować, bo on to potrafi naprawdę sobie tutaj... Zanim on zahamuje, to wiecie co to jest. O, już jestem. O, jak fajnie. No, to mi się podoba. I tu wyścig w ogóle też jest. No, ale na trudnym nie robię tych wyścigów. No proszę, 8600. 8600, bardzo mi się to podoba. Tu niby jest... Aha, czekajcie, tutaj na Discordzie widziałem, że tu niby jest przejazd tędy, że można przejechać tu. Ale skąd tu trzeba wyjechać, żeby tędy przejechać? Aha, tu niby? Dobra, co to było do tego osuwiska? Aha. Właśnie, ponoć tutaj są gdzieś. Tu jest przyczepa chyba, jedna. Gdzieś tu była ponoć przyczepa, jest gdzieś przyczepa do kłód. Bo bym sobie zrobił tutaj średnie kłody potrzebne. A jak tutaj z moją... Tajgą B. Tajga B zaraz nie będzie miała zawieszenia. Będę musiał tutaj chyba przyjechać moim... moją cysterną. No ale tam zaraz, tam koło tych kłód ponoć są... Tam mi chłopaki mówili, albo pisali nawet pod odcinkiem z trudnego, że tam gdzieś są dwie przyczepy. Jedna jest z Beną, a jedna jest na średnie. Ja bym bardzo chętnie zlokalizował którąś z tych przyczep. Jeszcze raz zobaczę, gdzie tutaj może być. Aha, dobra, stoi przyczepa. Tu stoi przyczepa na kłody. A tu jest taki zbiornik, ale to nie jest chyba... Kurczę, bo tu nie widzę żadnej przyczepy. Cysterny. Ale może jest mała. Dobra, jadę zobaczyć. Najwyżej skończy mi się Bena. Tajdę, więc nic się nie stanie. Tu dam sobie wysoki, bo za szybko jadę. I będzie... Będzie po zawieszeniu. Bo już zawieszenie mam tak obite, że... O, i tak na wysokim biegu, tutaj po kamyczkach, elegancko. Tu przejadę trochę inaczej, od razu tu skręcę sobie na te wysepki takie, o. Takie wystające błotko, o, proszę, jak ładnie. Dobra, jeden most chyba za drugim mostem. Tak, drugi most tak jeszcze. Mhm. 210 litrów. Czy mi starczy? Znaczy, żeby zrobić to jedno zadanie, to mi starczy. Dobry odcinek będzie, bo to dwa...
dwa zadania pójdą lekko. A za chwilę jeszcze może trzecie zdążę jakieś zadanie zrobić. No, odcinek dopiero niecałe 20 minut trwa, więc tutaj jakbym skończył to zadanie, to jeszcze będę miał czas na odcinku, żeby jeszcze jedno zadanie zrobić. Zacząłem, miałem 2600, już mam 34,5 tysiąca. No proszę, jak fajnie. No mega przyjemnie, komfortowo się tutaj jedzie tajgą na wysokim, naprawdę. Ma wystarczający moc silnika, że patrzcie, spuszczę ją z gazu. Ona już prawie stoi, dodaje gazu na wysokim i rusza, nie? No tutaj moc do masy jest ok, jeżeli chodzi o tajgę. A może tu przy tartaku była przyczepa z cysterna? Taka mała, na 900 litrów. No tu odpuściłem trochę gaz, bo bym miał po zawieszeniu. A może tu była cysterna? Nie no, nie widzę nigdzie, żeby tam była cysterna. Nie widzę tu żadnej cysterny. Wiem, że tu była cysterna, ale ja sobie ją przestawiłem. I już jej tam nie ma. No nic, to sobie zrobię te średnie kłody chociaż tutaj. Pierwszy bieg dawaj. Nie, nawet niski. Nie, niski, niski. Tajga ma też taki fajny feature, że ona nawet jak się tak w jakieś mocno, w jakieś takie błoto się wklei i wjedzie, to jak da się jej niski bieg, to ona potrafi z tego błota się tam wykaraskać, nie? Dobra, dobra ciężarówka, naprawdę. Tajga B, dobra. Gdyby zwykła tajga też miała taką możliwość, że można podnośnik na nią załadować i do tego podpiąć przyczepę, to no, chociaż zwykłą tajgą to bym mógł tu jeździć tą przyczepą na 5 slotów, bo wtedy bym dał sobie podnośnik, nie? O, tylko tam, no, bo tutaj no tryb trudny, więc tutaj się wszędzie jeździ po prostu, nie? Nie, dalej skręcę, tamtędy pojadę. 177 literków. Ojoj, to było dużo korzeni. O właśnie. Dobra, rozglądam się teraz, czy tu nie ma tej małej przyczepy. Ale tu nie było tej małej przyczepy chyba. Tu była tylko ta na kłody przyczepa. O, o, patrzcie. Tak trochę się zakopałem. Niski bieg i... O, i proszę, i przejedzie. No dobra, jestem. Tam nie widzę, żeby jakaś przyczepa była schowana. Tam też nie widzę. Dobra, i tu kłody były. A w ogóle średnie są chyba na... A zaraz, jest. Tutaj coś mi pokazuje, że... Bo tu jest jedna przyczepa. Jest przyczepa, cysterna, patrzcie jak schowana. I ona jest... Ja. Pięknie. O to chodzi. I tu mi pokazuje, że jest... Dobra. I teraz tu są... Średnie kłody. Dobrze. To wszystko w plamie. W
w planie. To wszystko w planie, tak ma być. To właśnie chodzi. To ja sobie tutaj podjadę. Tu. Jeszcze dawaj. No jest. Tu nie będzie łatwo, pewnie trzeba nawrócić. No i tu może być gleba właśnie z takim nawracaniem. Ale się uda. Muszę tak lekko tylko ten punkt tak lekko tylko musnąć. O właśnie, cyk. 150 dolców zapłaciłem, bo nie lubię tego, tylko takiego podnośnika do tych hut. Bez niego jeżdżę. No. I będzie myszy na kapli. To kolejna misja będzie. No to już będą dwie na tym odcinku. Fajnie. Podoba się. To może by podjechać, zobaczyć co tam jest. O, wysoki sobie włączę, bo za szybko jadę. Podjechać, bo tamten przejazd przy garażu mi się przyda. A tam chyba płyta betonowa będzie potrzebna. O, patrzcie, tu się znowu tak, tu jest to błotko takie. I zobaczcie, tajga, przyczepa z kłodami. Niski bijak jej włączyłem. Jedziemy. Elegancko, bez problemu. No, już przejechała. Tajga przejechała, można przyspieszać. Oj, jej. Chyba tam na korzeniach się troszeczkę tak lekko. Ale to przyczepa, nie tajga. Tajga przejechała przez korzenie, a przyczepa trochę się tu blokuje. Dobra, ja mam teraz jechać gdzie? Aha, tu dalej w lewo i tam. Dobra. No, wysoki. No jedź. No dawaj. Spadnie mi z biegu zaraz. Niski w plusie będzie trzeba odpalić. W zasadzie już teraz odpalę niski w plusie, bo tak tam szarpie trochę. No i dobra, tu już można jej dać wysoki. Ojeny. Korzenie. Tą przyczepą jak tam miota na lewo i prawo. Że te kłody jeszcze mi się nie wbaliły, aż dziwne. No. Jak tam? No, bez szału, ale coś tam jest. Dobra, ja tą moją tajgę sobie tutaj zostawię, jak przejadę przez most, bo tutaj będę mógł sobie zakręcić, jak będę chciał. Tu w ogóle, wiecie co, świetnie mapa jest zaprojektowana, bo wszędzie przy wszystkich budynkach są kółeczka. I przy wielu miejscach jest tak zrobione, że są kółeczka, czyli mam ciężarówkę tutaj z przyczepą i to mogę sobie w kółeczko pojechać tutaj, tu się załadować w kółeczko, nie? Dużo jest takich miejsc, gdzie o, zobaczcie, tu na przykład chcecie zawrócić z długim ładunkiem, to sobie zawracacie kółeczko, gdzieś tam jedziecie, na przykład gdzieś, o, na przykład tu jedziecie coś dowieźć, to cyk, kółeczko sobie zrobicie, żeby zawrócić, no bomba, nie? Bardzo, bardzo dobrze, faza 10 bardzo dobrze jest zrobiona. Czym tam podjechać?
przy... No nie. Co tu nie wezmę, to będzie kupę kasiory. To ja może coś wezmę, co mi się przyda. Czyli pół klocka, dobra. I co ja tutaj nad niej mam? Dodatek van mam. Zbiornik paliwa mam. Podnośnik mam. Siodło. Burty bym musiał kupić. A może ja sobie dam siodło niskie, bo mam, jest za free. Ja sobie zaraz, wiecie co, ale zaraz, bo to jest tryb trudny, to jeszcze muszę zrobić dostosowanie. I tu będzie różne. Przód, tylne błotniki, wy... Ojeny, a ja tutaj mogę świateł dodać? Wiem, mogę. Zderzak, przód. I zderzaku będą, paście. Tu są światła. I tu są trzy dodatkowe reflektory. No, ale ten tutaj jest, no... Dobra, tego sobie dodam. Ile? 1900, dobra. No, troszeczkę mocniej będę, o widzicie? O, proszę, o wiele lepiej. No, dobra, zobaczmy. No, nic nie widać po prostu, czarna dziura. Tu mam chyba ekonomiczny wariant, bo mam podstawową skrzynię biegów chyba. Cztery biegi, czyli on tutaj będzie mało palić. No, pod górkę 5 litrów. No. No, tutaj na tą mapę Azow. Na tryb trudny Azow dobry, no. Na tej mapie powinien sobie dawać radę. Co prawda jest tam parę takich miejsc, gdzie będzie troszeczkę ciężej mu. Dobra, i co to było potrzebne? Akceptuj. Płyta betonowa raz, serwisowe części raz. To tak prawdę mówiąc, ten Azow mi się tutaj trochę nie przyda. Bo on... O, jeszcze ręczny, bo on... No, nie przyda mi się, bo ja tutaj mam... O, zaraz, tu mam jeszcze White Western Stara. Aha, tu w tym miejscu, gdzie on... Aha, dobra. No, on do sprzedania jest. A Tatarina gdzie ja mam tutaj? Pod górką se stoi gdzieś. Aha, tu. O, to będzie można wybadać tu wieżę obserwacyjną, dobra. Bo... Płyta betonowa jest w tym miejscu. Aha, i tu jest od razu ta przyczepa. Bo jak pojadę sobie moim Kenem, to nie zwiozę tej przyczepy. Nie, jednak pojadę sobie tym Azowem, no. Pojadę sobie Azowem. Od razu sobie zobaczę ten przejazd koło garażu. Czy on taki straszny jest? No, jakbym kółeczkiem w kółeczko pojechał, to by było dalej, ale by było bezpieczniej. No, ale w razie czego to... Jazow, słuchajcie, no, w porównaniu do
Azov to jest taka ciężarówka tryb trudny, tak samo jak Kenny, nie? Czyli wolniej jeździ, akurat jeżeli chodzi o Azova, bardzo oszczędza pasie, 3 literki, spalanie, nie? AWD i blokada cały czas włączone, nie? Dobra, zmień. Teraz zrobimy tak. Napraw. O, dobrze, naprawiony. Oj, trochę źle zrobiłem. Bo ten dodatek tu u góry nie musi być napełniony. Zmień pojazd. Dobra. I teraz tak. Tu się jedzie, tędy. A tam nie ma płotu czasem? Nie ma płotu. Danger. Co tu jest napisane? Water subject to sudden rise. Aha, czyli woda może w bardzo szybkim stopniu się podnosić. No Azov, ty jesteś jak łódź podwodna, to ty płyniesz tutaj bez problemu. Woda ci jest niestraszna. Aha. Tylko trzeba ostrożnie po tych kamykach, żeby nie uszkodzić. Dobra, tu przyjadę. I tu gdzie się wyjeżdża? A tu nie jest już tak głęboko jakoś? No dobra, zobaczymy, bo Azov to jest łódź podwodna. Ha! Czy na ten podjazd tam można wjechać? Pokaż się tutaj. Tu będzie dziura, czy nie będzie dziury? Można tu wjechać. Wow, ale wypas. Ale fajnie, podoba mi się to. Ale bomba. No, fajnie. ...4,9 przy podjeździe pod górkę. 3,4 litra teraz spalanie, no po prostu... Nice. ...10 litrów, 11 spaliłem jak na razie. Chyba źle... Nie, dobrze jadę. Dobrze jadę. Jaki czas? No, może się jeszcze uda tą misję zrobić. 3 misje w czasie jednego odcinka, czy by się udało? Ohoho. Byłoby naprawdę zacnie. To prawda, Azov jest no wolniejszy od Taigi, no ale wiecie, Taigą też nie ma co się rozpędzać. Bo jak Taigą się tutaj za mocno rozpędzi, no to uszkodzenia i po zawieszeniu. Moja Taiga by już prawie zawieszenia nie ma. O, w ogóle tu jest ta dziurka. No to ja tutaj się waliłem makiem, 2 razy. Makiem się waliłem, się skalowałem i znowu się waliłem, to na live'ie było, no. Tu jest ta pamiętna dziurka na fazie 10. Na czwórce cały czas. Spalanie dobre. Ja tu mam błotne opony na tym Azovie. Więc on tutaj...
No to są takie tereny, no, istne dla niego, nie? To Azow króluje w tych terenach. I Azow jest prostą ciężarówką do jeżdżenia. On, słuchajcie, mimo że jest wysoki, bo ta buda jest wysoka, to on jest naprawdę mało wywrotny. Bo te zawieszenie ma tak zrobione, że naprawdę na dużym przechyle może stać i się nie wywali. Do tego AWD blokada zawsze włączona i na początek gry świetny. Jego można kupić od bardzo wczesnej rangi i on już z stoku bardzo dobrze jeździ. Bo w stoku nawet chyba ma opony uniwersalne. Na uniwersalkach już możecie sobie na śmigać na pierwszych mapach bez problemu. Na Michigan. No i dobra, już tu sobie dojechałem. Tam mam jedną przyczepę. Ale ja specjalnie tu Azowa zamiast Kennego zabrałem. Bo no nie chcę przyczepy kupować, a tam sobie leczy przyczepa na 5 slotów. A tutaj się taka przyczepa, o ile na zwykłym trybie, ja kupuję przyczepę, robię zadanie i ją sprzedaję, bo nie chcę mi się z nim jeździć. O tyle na trybie trudnym wszędzie się jeździ, wszędzie. Jedziesz po zadanie, odebrać zadanie, skończyć zadanie, jechać zatankować czy coś, wszędzie jeździsz, no bo polowanie kosztuje. Więc tutaj na trybie trudnym, tak prawdę mówiąc, taki zestaw, ciężarówka, podnośnik i przyczepa na 5 slotów się bardzo opłaca. No, opłaca się i to bardzo. Jedna płyta betonowa, wiecie co, nie wiem czasem czy nie zabrać dwóch płyt betonowych, bo jeszcze gdzieś tam może się przydać. Mogę przy garażu, mogę tą płytę, jedną płytę betonową mogę sobie po prostu przy garażu postawić. Jak będę potrzebować, to sobie ją postawię na ciężarówkę i oddam, nie? O, tu będzie dobry test dla Azowa. Specjalnie zwolniłem, bo ja tutaj Tajgą chyba, czy Kenem troszkę uszkodziłem pod wodzie. To będzie dla Azowa dobry test, bo to są takie właśnie... No, dobra, to nie będzie dobry test, to będzie easy. Ale ciekawi mnie, że on jeszcze się na tych korzeniach tutaj nie pozacinał. No takie tereny pod Azowa super. Na to wychodzi. No, ale wypad spory. Wypad całkiem spory. Jeżeli chodzi o dla Azowa, no. Jadę i końca nie widać. Punkt tam już widzę. O! Czy tutaj będzie dobry test dla Azowa? No, nie no, Azow tu da se radę. No. Bardzo ładnie, zgrabnie sobie dał radę. A mówiłem, ale dobra ciężarówka. Naprawdę dobra. Patrzcie, całą mapę przejechałem. I 41 litrów. No, trzeba Azowem jeździć. Naprawdę, on tutaj lider, jeżeli chodzi o efektywność. To jego spalanie naprawdę jest dobrą dychę mniej niż innych ciężarówek. O, jak łatwo poszło. Zaraz. Ja to muszę zobaczyć, o co to chodzi.
Że na krzakach niby. No, wiecie, no tak bywa, nie? Tak bywa po prostu, że na krzaczkach tak sobie tutaj ten, nie? Cement, płyta betonowa. No dobrze. Ojej, Kenny ma zdecydowanie ten podnosik dużo lepszy. Chociaż, no tak, nie ma dramatu, no znośny jest. No i patrzcie, mam dwie płyty betonowe. Zrobię zadanie, jedną płytę sobie rzucę koło garażu, a nóż się przyda do innego zadania. Jeżeli chodzi o zawracanie, to tutaj jest duża odległość od podnośnika, więc nie jest to aż takie straszne to zawracanie. No i taki zestaw, zobaczymy ile będzie palić. No też spadł teraz do 3 litrów, znowu dobra, 7. Przyczepa dwie płyty betonowe. No na pewno będzie więcej palić, ale to i tak, tutaj Kenem jechałby było 15 litrów. Tu w ogóle przed chwilą było 6. No ja dopiero 52 litry straciłem, a jestem na drugim końcu mapy. No. Azov, good track. No, jasno się już robi. No, wyłączyłem sobie światełka, pyk. No, to słuchajcie, ten zderzak z tymi trzema reflektorami robi robotę. No bo na tych standardowych to tak mam wrażenie, że trochę jest za ciemno, nie? No, długa przyczepa, dwie płyty betonowe, jak sobie tutaj dasz radę, ma ten, Azov. O, wkleja się. No i się wkleił, no niestety. W ogóle tutaj, co ten korzeń chce ode mnie, że się tak tutaj przymila? O, ja to chyba coś zakorzeniłem. Tak się nachwaliłem tego Azova i zaczyna się lipa robić. No, on tam coś chyba zawalił. Chyba coś tam zawalił, coś mi się wydaje. Albo tutaj akurat taką drogą pojechałem, że tak już niestety, no,
przekroczyłem jego możliwości. Albo rzeczywiście, nie, chyba ten korzeń coś tam, o tu kawałek korzonka chyba było, także go tak... Bo tu Ewi, coś tutaj jeszcze, coś tu idzie, nie? No, to sobie idzie. No. Jedyneczka, już myślałem, że za wcześnie, ale nie, dobrze jest. 10 litrów teraz spalanie miałem, no, 2 na 11, 12 prawie. Ale światło sobie dziwnie pykło. Znowu. Aha, że co, że tak jak patrzę kamerą, to jest cień? Że co, cienie? No, Bóg jak nic był. Jakby cienie zniknęły, inna kolorystyka nagle. No. Ups. O, o. Tutaj po tym wystającym piasku najlepiej przejechać. Fajnie słychać, jak ten beton się tam ociera, takie pyp, 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 pyp. No, a to w akcji. Nie pamiętam, czy mam tutaj najlepszy silnik w ogóle w tym Mazowie. Chyba nawet nie mam. No nie pewnie, ja chyba nie zdobyłem najlepszego silnika do Azowa na trybie trudnym. Tak mi się wydaje. Oj, nie męcz się na trójce, chłopie. Co ty? No, jeszcze uphill, pod górkę jedziemy. Patrzcie, 92 litry zużyłem. Czyli już w tamtą stronę, no tutaj będzie jakieś 10-20 litrów więcej z towarem, z przyczepą i z tymi betonowymi płytami. O! Wystarczyło, żeby się ruszył. Mhm. Coś takiego, no. To mnie zdziwiło. No jest stówka, 100 litrów pykło. I patrzcie, jak macie teraz w głowie, że taką długą trasę przejechaliście Azowem i zeszło tylko 100 litrów, to w ogóle jak jeździcie Azowem na trybie trudnym, to w ogóle się nie przejmujecie tym, że a kurczę, tam nie wiem, czy dojadę, czy mi starczy paliwa i tak dalej. Nie. Starczy, jadę, starczy. Dobra, ale słuchajcie, moi drodzy, bo to już jest ta godzinka, że pora kończyć ten odcinek z trybu trudnego. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy tam newsy o Starfieldzie, co na początku mówiłem, i tam o grach, bo pewnie nie słyszeliście o tym, o czym dzisiaj mówiłem. Jeżeli wam się podobało, to weźcie tu, zostawcie łapeczkę. Ewentualnie pierwszy raz oglądacie mój odcinek, to zostawcie suba. A ja się widzę z wami w następnym filmie albo odcinku na moim kanale. Z tej strony Rizrox. Siema, yo!